UNESCO. Takie rzeczy, co to pan w skupieniu, godzinami wymyśla, to u nas na ulicy leżą. I to panu u nas potrafi wymyśleć pierwszy, lepszy, nawet wykształcony dyrektor. Nie chcemy, żeby pan nam wierzył na słowo. Skąd? Pokazać panu coś? Proszę bardzo, niech pan uważa. Proszę pani, czy dostanę u pani grzebień? Pytam, czy grzebień dostanę? Widzi pan? Nie reaguje. Wymyśliłby pan, żeby zaangażować do sklepu ekspedientkę głuchoniemą? No, może by i pan wymyślił. Ale, kochany panie Ionesco, ona wcale nie jest głuchoniema. I tego by już pan nie wymyślił. O różnych innych sprawach, których by nie wymyślił nawet pan Ionesco, mówi program Stanisława Tyma w warszawskim STS-ie. To winda! Cholera jasna! Nie chciała się zatrzymać! To jak pan wyszedł? W biegu wyskoczyłem, bo na siódmym nie ma drzwi! Aha. A ma pan klucz? Co, klucz? Panie, po co panu klucz? Zamek na pewno panu wyjęli. Zechcą panowie studenci obliczyć, jakie oszczędności daje obniżenie wysokości mieszkań do 2 metrów 40 centymetrów oraz jakie oszczędności daje brak okien w kuchniach o podanej wyżej wysokości. Żadne oszczędności. Kuchnia obojętna, czy z oknem, czy bez, służy do tego, żeby w niej gotować. Mała wysokość pomieszczenia powoduje zaniżenie zawartości tlenu, a to z kolei powoduje stałe niedotlenienie krwi. Co to jest? To wariat! Kochany panie Jorek, program jest z powodzeniem wystawiany od przeszło 2 lat. Na szczęście dziś zajmują się tymi i innymi nonsensami, nie tylko satyrycy. Ja mam mu tego mieszadła nie sprzedać. I to jest zresztą bardzo miły pana, jakże przyjechał, z dyrektorem rozmawiał po polsku, bo dyrektor tylko ten język opanował. Mydło. Co to znaczy socjalistyczna architektura? A czy może być socjalistyczny samochód, albo socjalistyczny zeszyt w kratkę? Przecież może być tylko albo dobry zeszyt, albo zły zeszyt. Słowo socjalistyczne, słowo socjalizm może odnosić się tylko do treści, a nie do formy. Kultura socjalistyczna powinna wychowywać społeczeństwo socjalistyczne. Powinna kształtować moralność tego społeczeństwa. Powinna przed społeczeństwem, przed konsumentem stawiać odważne, kontrowersyjne problemy zmuszające do samodzielnego myślenia, do zajęcia stanowiska. Powinna pozwalać każdemu mieć osobisty, twórczy stosunek do socjalizmu. I tym się powinna zajmować socjalistyczna kultura. Tymczasem czym się u nas nasza zajmuje? Ona co dzień każe mi słuchać. 300 tysięcy gitar elektrycznych, pod akompaniament których 300 tysięcy młodych gardeł wyjeżdża. Dziwny jest ten świat. Zima w mieście jest może ładna, ale za to, jakby to powiedzieć, zimna. Wiedzą o tym szczególnie dobrze mieszkańcy domu przy Grochowskiej 241. Podobno ludzie przyzwyczajają się do mrozów w mieszkaniu, ale boksery nigdy. W mieszkaniu można się zaprawić do wyprawy na Spitsbergen. Zdrowiem płacą ludzie. Znudziły się już mieszkańcom kąpiele w ciepłych skarpetkach. Już 10 lat trwa zabawa wchowanego między gospodarzem domu a administracją. O skomentowanie całości poprosiliśmy wodza kabaretu Owca, Jerzego Dobrowolskiego. Nie. Absolutnie dosyć. To się powtarza zbyt często. Proszę bardzo. Panie ministrze ciepłej wody. Korzystając z okazji, że takie ministerstwo nie istnieje, pragnę tą drogą dać wyraz temu, co sądzę o pańskiej pracy i o panu osobiście. Ja, proszę pana, na ciepłą wodę czekam już zbyt długo. Ja rozumiem, że za sanacji, kiedy ciepłą wodę trzeba było dzielić na czworo, było to nieosiągalne. Gdy w czasie okupacji okupant wywoził całą ciepłą wodę do Rzeszy, milczałem. Nie będę milczał jednak dzisiaj. Ja, od 23 lat, wolny obywatel swojego kraju. Żądam dostarczania do mojego mieszkania podległymi panu rurami ciepłej wody. W ten sposób, żebym mógł z niej korzystać w godzinach,
i w ilościach, jakie ja, a nie pan, uznam za stosowny. Nie uprzedzał mnie pan, że ciepła woda będzie dostarczana do mojego mieszkania tylko wtedy, kiedy pan sam będzie miał ochotę wykąpać się lub coś przeprać. Tak jest, proszę pana, i proszę się nie zasłaniać obiektywnymi trudnościami, zwalając całą winę na niesolidnych kooperantów, którzy dostarczają panu surowiec wodny o niższej niż ustalona temperaturze. Mnie to nic nie obchodzi. Ma pan ogromne biuro, mnóstwo pism, podań, korespondencji. Proszę bardzo, niech pan pali pod kotłem urzędowymi papierami. Tak, ja mam dwoje dzieci. Nie tak dawno kupiłem im taką układankę, klocki Lego, wyprodukowane pod Szczecinem. Myślę sobie, Duńczykom wypłukało, może u nich odpływ, do nas przypływ, biorę w ciemno. Układanka nazywa się Baza Kosmiczna. No, to po 3 godzinach układania tej zabaweczki, kiedy już nie miałem żadnego paznokcia i poderżnięte wszystkie palce. Tak, nie jest tą precyzją wykonania, to ta baza kosmiczna by do Młocin doleciała najdalej. Po 3 godzinach zabawy mówi mi starsza córka, mówi, tatusiu, wiesz co, ja wolę te klocki, które robi ta fabryka do Peweksu. No, no ja też, dziecinko moja najdroższa. No, ale gdybyśmy kupowali w Peweksie tylko to, co robią nasze fabryki do Peweksu, no, to po pewnym czasie cała rodzina na odwyk. Pod warunkiem, że Esperal będzie za dolary. A dlaczego nasze rzeczy nie robią, nasze fabryki nie robią takich pięknych rzeczy, zapytała ta młodsza. Bo nie mają wsadu dewizowego. Fabryka nie wyprodukuje więcej ciężarówek, bo nie ma wsadu dewizowego. A kooperanci też go nie mają, więc żądają go od tych, którym rozwożą towar po sklepach. Ale oni go też nie mają, więc żądają go od tych, którym sprzedają ciężarówki. Ale oni go też nie mają, więc najlepiej byłoby, kochane dzieci, gdybym ja go miał. Ale ja go też nie mam i dlatego wy się bawicie klockami Lego z Polszczecina. A kto go ma? Zapytała ta mała, ten cwaniaczek jest. Kto go ma, kto go ma? Reagan go ma, no. Reagan ma pełno wsadu dewizowego. Ale nam nie daje. Pan teraz daje komu innemu, gdzie indziej, w innej części świata, popalić. Malkontenci twierdzą, że kabaret leży na łopatkach. Racjonaliści, że kwitnie jak kaktus na dłoni. A pod egidą jak gdyby nigdy nic. Po 25 latach w służbie kabaretu ciągle aktualni. Więc do osób pusteru wnosi prośby stokrotne. Stokrotne wnosi. Dopasuj się nasz kraj do naszego charakteru, nie? Bo nie wyjdzie odwrotnie. Narodowy charakter. Bredna widna jego twarz. Mimo przywar i usterek. Bardzo dobrze, że go masz. Ile to lat minęło od naszego pierwszego spotkania? W 68 roku zaczynał grać kabaret pod egidą. Zresztą rok był przestępczy, przypominam, przestępny. 68. Zaczynaliśmy w piwnicy, tak? Znowu pod ziemię patrzcie, no? Jak ta historia się powtarza, tak? Zresztą nasz program nosi tytuł, panowie, FP. Kryptonimy, prawda, pseudonimy, pod ziemię. W życiu nie zgadniecie, o kogo chodzi, nie? No, co? Nic, nie wiadomo. Nie, bo to niektórzy już mówią, że Filipski Poręba, że film polski, że coś. Po mieście chodzą takie słuchy. Nie, FP, normalnie. Teraz mamy alkoholizm od 13. Model szwedzki. Tak powiedzieli w radio, model szwedzki. Ja mam u siebie za oknem budowę. Model polski. To ja według tych budowlańców zegarek sobie reguluję. No i proszę, Jaś doczekał, choć izba piwniczna, placówka niewłasna, a ludzie Pietrzaka ciągle na walizkach. Ale kabaret działa, widać, pod niezłą egidą. Tyle, że myślę, że jak oni teraz pół dnia zasuwają na trzeźwo, to spadnie ta wydajność pracy, bo dawniej taki majster przyszedł na bani, było mu zupełnie wszystko jedno, czy ta krzywa framuga pasuje do tej ściany, co jej nie ma. Pies to trącał i ten dom jakoś rósł. A teraz zacznie wydziwiać. Przyjdzie trzeźwy, to mu nie pasuje, miarki nie znajdzie, słowem robota nie ruszy. A póki co z tego alkoholu te pieniądze warto przeznaczyć na jakiś szlachetny cel. Na przykład na budowę metra w Warszawie. Mam już nawet hasło. Kup pół litra na pół metra metra. Zamiast noworocznej szopki proponujemy Państwu kabaret Jana Pietrzaka pod egidą. To jest robotnik przyszłości, trakt wytycza. Jak stare pieśni, ruszymy bryłę z posad. Oj, ludzie, ludzie, ludzie.
co się w tym kraju da się wyprawia, dajcie spokój. Fala przemian nas zalewa, nagła krew też, że dopiero teraz. Stary się cofa w panice, na krainy głupoty, do lamusa obłędu, nowe wraca zesłania z krainy zdrowego rozsądku. Od gazety się dosłownie oderwać teraz nie można. Jakie to szczęście, że tego papieru za dużo nie ma, przecież jakby człowiek te gazety mógł dostać pod rząd, wszystkie przeczytał jednego dnia, to nie każdy by przeczytał. No to, organizm nie przystosowany. W tylu latach prasowania prasy trudno się przestawić od razu, tak, nie? Ci nasi dysponenci, decydenci, nasi kochani, wystraszeni, przy tych telefonach siedzą. Co telefon zadzwoni, to pędzą odpisywać porozumienie kolejne. Z walizkami pieniędzy, spakowane, gotowe. To się zrobiła koszmarna posada. Ja wam powiadam, że jeszcze na tym miejscu to złapanki będą brać niedługo. Te decyzje śmiałe podejmują, trzeba przyznać, że tych decyzji, no jak na te 3 miesiące odnowy, to podjęli sporo. Tych decyzji tej demokracji zaprowadzili, no teczki skasowali, to główna była decyzja. Demokracja w analfabetyzmie, prawda, żeryła. 1/3 sklepów monopolowych zamienili na spożywcze. Druga Japonia. Powiedział Lech Wałęsa, kiedy spluniemy w dłonie, to w 2 lata zrobimy z Polski drugą Japonię. Polak z Polakiem dodał, w tej sprawie są jednomyślni. Zamiast gruszek na wierzbie, chcemy kwitnących wiśni. Myśl o drugiej Japonii trafna jest niesłychanie, bo przecież już od sierpnia żyjemy na wulkanie. Księżyc jak z Hokusaja, niebo z lazuli lapis, nagle ryk przeraźliwy, jakby ryczał byk Apis. Za co mnie to robicie? Ja nie chcę, nie poradzę, ja mam żonę i dzieci, nie będę kamikadze. Skąd w szczęśliwej Japonii ta nuta czarnowictwa? Znów kogoś mianowali ministrem budownictwa. Dzienniczek odnowy, przegląd wiadomości nieobjętych tajemnicą państwową. Zagadka, dlaczego działacz katolicki Jerzy Ozdowski został wicepremierem? Wśród członków rządu musi być choć jeden taki, który wierzy w cuda. Pana Bartkowiak skompromitowany, Czajkowski zawstydzony, Gębula sfałszował maturę, Dupiak rozłożył województwo. Zaraz, zaraz, od kiedy te skompromitowani nie grają, panie? Ale Maciury niech pan mi nie rusza. Jak tam nie ruszać, on był u mnie, panie. No bo się bał powiedzieć, no pan go spyta. Ja się mam Maciury pytać, panie. Robimy roszadę, proszę bardzo, czyli rotację. Dupiak na miejsce Bartkowiaka, Czajkowski z wydziału na redakcję, panie. Pupiak z wydziału na wydział, Stefaniak z Maksu do Śmaksu, panie. Maliniak w maliny, o. Zaraz, proszę pana, czy to są szachy, czy to jest domino? Trzeba zacząć od nowa, no. Dobra, jak od nowa, to od nowa. Brunetki czy blondynki? No, proszę bardzo, i pan się ustawi. Ja wszystkie was, dziewczynki. No dobra, no, co? No, proszę bardzo. No i co? Fura. Panie, jaka fura? W co pan gra? Proszę pana, ja gram w to, w co wygrywam. Odłożymy tę partię, ale jeszcze do niej wrócimy. Krótka rozprawa. Między 3 osobami. Panem. Wójtem. I plebanem. Święty deficycie prosperuje znakomicie. My solidarność wam się marzy. Związek wolnych gospodarzy. Ile panie, czemu pytos? Przeciegództwa to nie witos. Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam biednym zewszą dobrobyt. Wystryknął nas chłop na dupka. Krótka to rozprawa. Krótka. Że Polacy to nie gęsi, każdy dzisiaj się Wałęsa. Nikt nikogo nie ucisza? Proszę księdza. Towarzysza. Dyskusja się rozwija. Ave Maria. Ave Partia. Moja gospodarko. O ty nadwyrężony resorcie budownicy. Ty wyleniała gospodarko handlem wewnętrznym. Strzyżemy piórka, na jeża odradzam. Teraz każdy modeluje głowę samodzielnie i samorządnie. Tak jest. Panie Piotrusiu, jeżeli strzyżemy z przedziałkiem, to jest to przedziałek od CRZZ. Czy pan jest Niku? Co?
Wie pan, trwa ogólne rozliczanie, tak? Wszędzie pełno rewizorów. A każdy chorobniczy przysięga, że nigdy nie był. Teraz niedawno strzykł się u mnie ten nowy sekretarz, prawda, Łopacki. A, znaczy Grabski, proszę pana, ale to bardzo dobre nazwisko na kryzys. On przypuścił, prawda, że z Konina do Warszawy jedzie się najszybciej na Wilczy bilet, prawda? A kto rysko idzie w górę? Chwała Bogu, najwyższa pora. Dość prześladowania komediantów. Mamy wreszcie kogoś, kto się za nami ujmie, prawda? Kolega Regan już przypilnuje kogo trzeba, żeby nam nie podskakiwał na widowni. Jakieś sprawy do Stanów? Pożyczki, pszenica? Licencje? Proszę bardzo, panie Czyrek, załatwiajcie to przez Spadif. Kolubek zna telefon, prawda? I w Watykanie mamy pewne poparcie. I w Islandii parę miesięcy temu prezydentem został dyrektor Teatru Miejskiego. No, także kobieta, ale dyrektor, prawda? Hanuszkiewicz spać od tamtej pory po nocach nie może. Czyli jest pewien wyraźny trend, prawda? Widzicie, ten trend, jak mawiał nieodżałowany decymbel. Z niecierpliwością oczekujemy na wolne wybory u nas. Już widzę ten rządy, prawda? Brunner bezpieczeństwo, Kuraś handel, Łazuka usługi, Przoniak kultura, Janda sztuka. Dobra ekipa. No, Carter przegrał. Carter przegrał, biedaczek musiał przegrać. Pozwalał na siebie mówić zdrobnia ludźmi, prawda? A u nas jak na króla zaczęli mówić Staś, to wiadomo, że to był nasz ostatni król. Dlatego teraz mówimy Stanisław. Tak zwani optymiści, którzy są skądinąd miłymi kretynami, uważają, że ludzie uczą się na błędach i na historii. Otóż historia uczy wyłącznie jednego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy taki fakt, że są kraje, gdzie historii nie naucza profesor Kowalski. Proszę państwa, jak ja zaczynam czytanie gazety? Jak wstaję taki rano, taki skwaśniały po tym kabarecie, człowiek wyjdzie, to nie ma tej radości o poranku, nie czuję, bo to zmęczony, przepalony. Strony ze świata należy otworzyć i wtedy, proszę państwa, tak. Spirala inflacji znów działa. Brytyjczycy tracą spokój. Próba zamachu na działacza. Policja bezsilna wobec terrorystów. Wysiłki w celu zmniejszenia bezrobocia. Zgon żony. Zamachy bombowe. Zmierzch morskich mamutów. Alitalia ogranicza loty. Strajki kolejarzy. No każdy artykuł, proszę państwa, pesymizm, ruina i tego. Od razu czuję się lepiej. Natychmiast przybywa, otwieram strony z kraju. Wspaniale, wspaniale. 5 miliardów złotych dodatkowo na rozwój. Rozwój transportu, prawda. Wspólny powstał ośrodek badań modelowych. Współpraca polsko-czechosłowacka. Patrole ludzi dobrej woli. Dodatkowe jeszcze rzeczy mnie cieszą. Co jest dodatkowego? Dodatkowe miliardy, dodatkowe zadania, dodatkowe produkty, dodatkowe tony, dodatkowe, no wiele rzeczy dodatkowych, wszystko w systemie gospodarki planowej. Natomiast przyznam się ze skruchą pewną, że od wielu lat nie mogę wyczytać niczego o wartości dodatkowej. To mnie trochę peszy, to mnie peszy. RL-u, wierz mi proszę na słowo, że w żadnym KTL-u gdzie bawiłem służbowo, nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej na pewno dziewczyno z PRL-u. Juhu! Juhu! Bądź mi wierną. Jak rozwiązać skup butelek, taka dyskusja, 30 lat to śledzę. Pełną szafę wycinków mam, jak Boga kocham. Jakie to światłe projekty padały. Ile to pomysłów, ile to doktoratów narobiono na temat skupu butelek. Jakie to narady na szczeblach. A przecież ogólnie wiemy wszyscy, że rzecz jest w ogóle nie do rozwiązania. Nie, to akurat przekracza możliwości. Zupełnie rozwiązanie skupu butelek w ogóle odpada, prawda? Nie, nie, po prostu za dużo butelek. Tego się rozwiązać nie da, bo to za dużo krąży. To przekracza wszelkie normy. Tylko jeden nam, kochani, dany kraj. Jedna Wisła i Warszawa. Pcim i kłaj. W testamencie zapisany wspólny hymn. Że nie zginie, że powstanie, póki my, a ich tak wielu, a nas tak łatwo dzielić. Tak wielu, a nas tak łatwo.
wiedzieć. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuda swojska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Kabaretu Wagabunda, część druga. Śpiewa Maria Koterbska. Nie będę cię wzywać, telefon twój mam i kartki nie wyślę, masz sam przyjść i przyjdziesz sam. Nie będę cię wzywać, nie, przyjdź sam. Łazienka jest ostatnim bastionem bezwzględnej niezależności współczesnego człowieka. Bogumił Kobiela rozmyśla przy goleniu. Nikt nie agituje, nikt nie namawia do rzeczy, na które nie mamy ochoty. Myśli przy goleniu mają prawo do absolutnej swobody. Można sobie marzyć, o czym się chce. Można mówić wszystko, co się chce. Przecież tutaj nie ma cenzora. A na przykład nikt mi nie zabroni powiedzieć, że człowiekiem na niewłaściwym stanowisku i w ogóle cymbałem jest nasz... A kanalią i karierowiczem sam... A nie, natomiast o naszym ministrze muszę... Mogę śmiało powiedzieć, że... Psia krew zaciąłem się, no? Co ja się dziś tak zacinam? Rozprasza nic, ni deszcz, ani śnieg, ani mgła. Smętne jest życie Hiszpana. Ajajaj. Granada moja. Trzej płomienni kabalieros. Kobiela, Fridel, Fedorowicz. Ole, ole, ole! Nowego programu teatrzyku Wagabunda dedykujemy Państwu. Tak, Kobiela, no, nareszcie. Panie, jak się pan nie odczepi od tej złotówki, mnie tu zaraz krew zaleje. Mam w nosie pańską złotówkę. Dobrze, moją złotówkę. Mam w nosie moją złotówkę. Nie, nie jestem zdenerwowany. Jestem halo z kim? Z dyrekcją? Jak się pan ośmieli połączyć mnie z dyrekcją, opiszę was w Trybunie Ludu, że kradniecie klientom po złotówce! Da się załatwić, no. No nic innego nie chodzi. Dobrze. Tylko prasą postraszyć mi. My już od dziecka, od zarania, sens pojęliśmy oszczędzania. Mamy pomysłów, moc i planów. Narodzie! Milcz i się zastanów. Czy nam w granicach Bugunysy potrzebne są aż dwa brandysy? Spójrzmy na model gospodarczy. Czy jeden brandys nie wystarczy? Po co w teatrach tłum aktorów? Rodacy, zgódźmy się bez sporów, że czas już im wymówić pracę, że czas wysadzić ich ze strzemion. Świętoszka czy daj buzikace, wszystko grać może... Jeden siemion! Proszę państwa, oto bzik bzików, żeby nie powiedzieć szlagier szlagierów,
obecnej Ameryki. Jednym słowem, proszę Państwa, kowboj, nie kowboj, każdy oszalał na punkcie tej oto melodii. Cały zespół kierowany przez Lidię Wysocką w parodii Koegzystencja. Dobry wieczór, proszę Państwa, zaczynamy. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, najserdeczniej Was witamy. Dobry wieczór, robotniku, co budujesz? Z chłopem polskim twardą ręką sojusz wsią. I ty, chłopie, co nam trzodę kontraktujesz? Dobry wieczór, biła sojusz, sesji bon. Nie potrzeba nam słów, sesji bon. Rozumiemy się znów, sesji bon. Bo przecież sesji bon. Bo proszę Państwa, co tu ukrywać? Jesteśmy narodem młodym, prężnym, jakże proszę Państwa mądrym. Kurtyna! Oglądamy fragmenty pierwszego programu w nowym warszawskim teatrzyku satyrycznym Koń. Państwa, nasz program w zasadzie jest pantomimiczny. Uwaga, co to jest? Więc to jest element zasadniczy i podstawowy pantomimy, człowiek, to brzmi dumnie, homo sapiens. A teraz? Krzywa wieża, przepraszam za wyrażenie, w Pizie. Rozumiemy się? No, a teraz? Też krzywa wieża, ale już nie w tym mieście, co przepraszałem, tylko w Toruniu, tak? No, a teraz? Klep, 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 klep. Oho! Brak piątej klepki. Nie, ale to w ogóle w całym programie, także tym się nie należy kierować. Natomiast ja uwagę Państwa chcę zwrócić na inną niesłychanie ważną sprawę. Wystarczy trochę wewnętrznej mobilizacji. No, chłopcy. I oto mamy Zjednoczony Front Narodowy. Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, PZPR i Bezpartyjni. Posłuchajmy, co Laskowik i Smoleń z kabaretu Tej mówili już 2 lata temu. Tak. Zapraszamy serdecznie Państwa na sketcha pod tytułem Maluch, czyli problemy uroki naszej motoryzacji, czaru 4 kółek. Przed Państwem miniatura 126 tysięcy. Chciał, że tyle kosztuje. Już. Tak, teraz tak, w związku z tym, że nas jest 2, a jest 1 wózek, musimy podzielić się na role. Znaczy, ja będę przy sterze. A czemu? No bo w założeniach miał być to samochód dla was, a jest dla nas. Dawaj ster. No, chciałem ci pokazać tylko. Sam sobie dam radę, tak się trzyma. Autobusem jedziesz? Aha, no dobra, pokaż, jak się trzyma, pokaż.
Ja jestem Dasterem, a ty oczywiście siła napędowa. Czyli motor. Dobra, jedziemy, bo jesteśmy w tyle. Ciasne, ale własne. No. Uważaj, teraz będę cię zapalał do pracy. I od tego, jak dasz się zapalić, tak my wszyscy daleko zajedziemy. Uważaj. No może powiesz w takim razie głośno, jakie ma żądania? Proszę bardzo, słuchamy. Jakie mamy żądania? Słucham, o co chodzi? Zdejmij tłumik. Co jest? Trabant i Dacia nas wyprzedziły. No tak, bo my dyskutujemy, bo my sobie problemy stwarzamy. Proszę bardzo, dogonimy ich jeszcze. Dawaj. Gość z koniem nas wyprzedza. Ty się nie mam obserwatora, ja jestem od tego. Dawaj, chociaż tego konia. No. Wyjeżdżam. Zenon Laskowik i Rudolf Schubert w nowym programie poznańskiej estrady. Laskowik występuje tu jako doradca w sprawach paszportowych. Kwestionariusz, co to jest kwestionariusz? No tu wypełniam ja, tu funkcjonariusz. O, to dwóch was jedzie. Co tu wpisać? To co każą, nie? Rejopis. Pisz. Oczy niepewne, włosy żadne. Zamiast wzrostu szerokość im podej. O, tu masz znak szczególny. Mężczyzna piszesz. Chyba, że... O, tu opuściłeś ty co? Cztery by. Co to piszesz? Cztery by. Co to piszesz? Przynależność. No. Przynależność. Trzeba też napisać. Pisz, no, masz wuja, nie? No pisz, no to wuj jest tego, nie? Bo ten, to pisz tak, nie? Bo teraz nie wiadomo, nie? Bo oni, wiesz, bo tak to, wiesz, jeszcze ci, bo wiesz, oni już ten, a tak to teraz, wiesz, bo jutro jeszcze, a teraz to dzisiaj to jeszcze, wiesz, bo tak to, a... Rozumiesz? Nie rozumiem. No to pisz, nie rozumiem i koniec. No, no, dobra, no ty. No, tu masz pytanie, o, tu jest pytanie, ładne. Pytanie jest. Rodzinka, no. Rodzinka za granicą? W ziemi. Rolnicy, piszesz. A tu, do jakiego kraju? Nie jest pytanie, do jakiego kraju? Oni są tacy ciekawcy, do jakiego kraju, do jakiego kraju? Do jakiego kraju? Tu pisz, do jakiego kraju? Bo ja wiem. Dobrze, pisz, bo ja wiem. Bo ty wiesz, nie? A oni nie. Królewski Pałac Buckingham w Londynie jeszcze nie oglądał takiej publiczności. Dziś z rąk królowej Beatlesi otrzymali Order Imperium Brytyjskiego. Wśród zasług wymienia się wielkie sukcesy eksportowo-dewizowe. Ale dla tych przed pałacem nie gospodarka narodowa jest najważniejsza. Świeżo upieczeni kawalerowie Imperium wymykają się własnym Rolls-Royce'em, by zdążyć na czas do Warszawy. Występowali w kabarecie Dudek na Nowym Świecie. Tylko dla niepoznaki przybrali inne nazwiska: Dziewoński, Golas, Kobuszewski i Michnikowski. Już to trzeba, wszyscy mają kosmiczne trójki w grąb po niebie. Traktory znów zdobędą wiosnę. Każdy się czuje jak u siebie. A na spokojnie grzybki rosną. A my na dobre i na złe mamy swój refren, je. A my na dobre i na złe mamy swój refren, je. Ona się w prasie pisze ciągle. Jeden nas broni, drugi biada. Lecz my jesteśmy taki problem, którego nie mieć nie wypada. My przyszłość nie tracimy wiary, bo wniosek z tego płynie prosty,
że każdy dalej się postara, by nam spokojnie grzybki rosły, 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 rosły. Myśmy na dobre i na złe mogli mieć refrenie, je, 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 je. Myśmy na dobre i na złe mogli mieć refrenie, je, 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 je. Je, 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 je. Ponieważ u nas eksport też ważny, proponujemy ministrowi Trąbczyńskiemu. Gdzie nie możemy ulokować ciężkiego sprzętu, możemy zaproponować ten lżejszy towar. A raz, a dwa, a trzy, a cztery! Z serii warszawskich kabaretów przedstawiamy dziś zespół Pineska w programie Remont Kapitalny. Halina Kudas parodii Zbigniewa Kanclera. Tytułu i autora oczywiście wymieniać nie ma potrzeby. Górze kacuski mają nóżki, ma gwizdże na kacuski. Kacuszko, wiesz, maki to pętaki, a nie róże. Kacuski mają nóżki, a makom nóżek brak. A makom nóżek brak. Kwa, kwa. Innym panom proponują panowie Szczepanik, Łazuka i Fedorowicz. Na kobiety. Mogę was nauczyć przy pomocy piosenki instruktażowej. Dziewczyna lubi słuchać, nigdy jej nie żałuj słów. Nie zaczynaj smutno wzdychać, tylko mów jej, mów jej, mów jej, mów jej, mów. Zacznij obojętnie. Piękną pogodę mamy dzisiaj w całym kraju. Wprowadź lekki niepokój. Ale kto wie, czy jeszcze dziś nie spadnie deszcz. Zainteresuj ją konkretem. Popatrz, jak chmury nad dachami się skradają. I dodaj element grozy. Za chwilę wiatr podstępnie dmuchać zacznie też. Teraz zręcznie przejdź do tematu. Taką pogodę chciałbym być przy tobie blisko. Chciałbym powiedzieć ci to wszystko, co już wiesz. Nie wiem, czy słów mi starczy, żeby właśnie wszystko. I czy tych słów przypadkiem nie zagłuszy deszcz. Ale to jest właśnie błąd, bo nie wolno dopuścić do tego, żeby brakowało słów, prawda? Bezwzględnie, niezależnie od okoliczności, trzeba ciągnąć dalej zasadniczy wątek. Od pierwszej chwili, gdy zamknęłaś drzwi za sobą, oprzyj się głównie na zaimkach. Wiedziałem dobrze to, że teraz to już ty. Zaimków nigdy nie jest za dużo. Tylko dla ciebie, tylko tobie, tylko z tobą. Jakieś deklaracje. I że od dziś to już nie ja, a tylko my. Roztocz wizję przyszłości. Pójdziemy razem, zawsze razem, obok siebie. No i teraz poezja. Dojdziemy tam, gdzie miesiąc maj trwa cały rok. Gdzie trzy księżyce każdej nocy tkwią na niebie. No a słowiki to dosłownie już co krok. Ale ja myślę, że nie wolno za długo rozwodzić się nad słowikami, kiedy obok jest ona. Ona to twój zasadniczy temat i trzeba jej powiedzieć śmiało i otwarcie. W twych oczach widzę błękit wszystkich chabrów świata. Tu dobrze trafić we właściwy kolor. I tylko taki świat ma dla mnie jakiś sens. We włosach jesień masz i smak późnego lata. A wczesna wiosna gdzieś się kryje w cieniu rzęs. No i to by było właściwie wszystko. Ciągle mam takie wrażenie, żeśmy o czymś zapomnieli. Nie, błękit był, maj był, słowiki, wszystko. No może tylko jeszcze jeden drobiazg. I jeszcze wiedz najmilsza, że ja ciebie kocham. A, no tak. Kocham cię mocno i gorąco jak właściwie to od tego trzeba było zacząć. Ja już skończyłem, teraz możesz mówić ty. Oczywiście wszyscy rozpoznali, że słowa napisał Jacek Fedorowicz, a muzykę skomponował Janusz Sent.
Nasza dama chcąc wziąć rozpęd. Gdański kabaret studencki to tu. Mąż jej usunął z drogi, dama z brzegu wodę brzdęk. Raniulek, dama z brzegu wodę brzdęk. Dama z brzegu wodę brzdęk. Śląski blues śpiewa Tadeusz Chyła, kierownik artystyczny i jeden z głównych aktorów małej scenki. Ten śląski nasz blues. Kajdy na szychtę, kajdy na szychtę. Dziorga mnie dziorga, oj dziorga. Jeruna. Ten śląski nasz blues. Idzie polski rzemieślnik, mistycyzmem owiany. Właśnie okno chciał wstawić i rozwalił puściany. Już jesień jest niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat, zbaraniał cały świat.
się, blady synu! Nie ruszaj się i oddaj nam brylanty! Piraci zapadli w ciche milczenie. O rany! Zaklął wulgarnie blady syn. O! Trafiłeś mnie w samo sedno! Ten głupi strzał rozpętał małą burzę. Krwi go za kilometr! Nawet mu! Stoleć na starkampu! Dzieci! Podejdźcie, tort! Już nie ma na co czekać! Ratunku! To nie my! Na pomoc! Przebijał się głos Diany, ale nikt nie zrób... Malkontenci twierdzą, że kabaret leży na łopatkach, racjonaliści, że kwitnie jak kaktus na dłoni, a pod egidą jak gdyby nigdy nic, po 25 latach w służbie kabaretu ciągle aktualni. Więc do supusteru wnosi prośby stokrotne, stokrotne wnosi. Dopasujcie nasz kraj do naszego charakteru, nie? Bo nie wyjdzie odwrotnie. Narodowy charakterek, wredna, biedna jego twarz. Mimo przywar i usterek, bardzo dobrze, że go masz. Ile to lat minęło od naszego pierwszego spotkania? W 68 roku zaczynał grać kabaret pod egidą, zresztą rok był przestępczy, przypominam, przestępny. 68, zaczynaliśmy w piwnicy, tak? Znowu pod ziemię, patrzcie, no. Jak ta historia się powtarza, tak? Zresztą nasz program nosi tytuł, panowie, FP. Kryptonimy, prawda, pseudonimy, pod ziemię. W życiu nie zgadniecie, o kogo chodzi, nie? No, co? Nic, nie wiadomo. Nie, bo to niektórzy już mówią, że Filipski Poręba, że film polski, że coś. Po mieście chodzą takie słuchy. To nie, FP, normalnie. Teraz mamy alkoholizm od 13. Model szwedzki. Tak powiedzieli w radio, model szwedzki. Ja mam u siebie za oknem budowę. Model polski. To ja według tych budowlańców zegarek sobie reguluję. Jak no i proszę, Jaś doczekał, choć izba piwniczna, placówka niewłasna, a ludzie Pietrzaka ciągle na walizkach. Ale kabaret działa, widać, pod niezłą egidą. Tyle, że myślę, że jak oni teraz pół dnia zasuwają na trzeźwo, to spadnie ta wydajność pracy, bo dawniej taki majster przyszedł na bani, było mu zupełnie wszystko jedno, czy ta krzywa framuga pasuje do tej ściany, co jej nie ma. Pies to trącał i ten dom jakoś rósł. A teraz zacznie wydziwiać. Przyjdzie trzeźwy, to mu nie pasuje, miarki nie znajdzie, słowem robota nie ruszy. A póki co z tego alkoholu, te pieniądze, warto przeznaczyć na jakiś szlachetny cel. Na przykład na budowę metra w Warszawie. Mam już nawet hasło. Kup pół litra na pół metra metra. Zamiast noworocznej szopki proponujemy Państwu kabaret Jana Pietrzaka pod egidą. To jest robotnik przyszłości.
Czysty trakt Bytycza. Jak w starej pieśni ruszymy bryłec. Niezmożona nuda swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Kabaretu Wagabunda, część druga. Śpiewa Maria Koterbska. Nie będę cię wzywać, telefon twój mam. I kartki nie wyślę, masz sam przyjść i przyjdziesz sam. Nie będę cię wzywać, nie, przyjdź sam. Łazienka jest ostatnim bastionem bezwzględnej niezależności współczesnego człowieka. Bogumił Kobiela rozmyśla przy goleniu. Nikt nie agituje, nikt nie namawia do rzeczy, na które nie mamy ochoty. Myśli przy goleniu mają prawo do absolutnej swobody. Można sobie marzyć, o czym się chce. Można mówić wszystko, co się chce. Przecież tutaj nie ma cenzora. A na przykład nikt mi nie zabroni powiedzieć, że człowiekiem na niewłaściwym stanowisku i w ogóle cymbałem jest nasz a kanalią i karierowiczem sam. A nie, natomiast o naszym ministrze mogę śmiało powiedzieć, że psia krew zaciąłem się, no? Co ja się dziś tak zacinam? Rozprasza nic, ni deszcz, ani śnieg, ani mgła. Smętne jest życie Hiszpana. Ajajaj. Granada moja. Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam biednym zewsząd dobrobyt. Wystrygnął nas chłop na dudka. Tak. Krótka to rozprawa. Krótka. Mhm. Że Polacy to nie gęsi, każdy dzisiaj się wałęsi. Mhm. Nikt nikogo nie ucisza? Tak. Proszę księdza. Towarzysza. Dyskusja się rozwija. No. Ave Maria. Ave Partia. Moja gospodarko, o ty nadwyrężony resorcie budownictwa, ty wyleniała gospodarko handlem wewnętrznym. Strzyżemy piórka, na jeża odradzam. Teraz każdy modeluje głowę samodzielnie i samorządnie. Tak jest. Panie Piotruś, jeżeli nie strzyżemy z przedziałkiem, to jest to przedziałek od CRZZ. Czy pan jest Niku? Co? Wie pan, trwa ogólne rozliczanie, tak? Wszędzie pełno rewizorów. A każdy chorobniczy przysięga, że nigdy nie był. Teraz niedawno strzykł się u mnie ten nowy sekretarz, prawda, Łopacki. Znaczy Grabski, przepraszam, ale to bardzo dobre nazwisko na kryzys. On przypuści, prawda, że z Konina do Warszawy jedzie się najszybciej na Wilczy Bilet, prawda? Aktorstwo idzie w górę. Chwała Bogu, najwyższa pora. Dość prześladowania komediantów. Mamy wreszcie kogoś, kto się za nami ujmie, prawda? Kolega Regan już przypilnuje, kogo trzeba, żeby nam nie podskakiwał na widowni. Jakieś sprawy do Stanów? Pożyczki, pszenica?
Licencję, proszę bardzo, panie Czynek, załatwiajcie to przez Spadif. Olubek zna telefon, prawda? I w Watykanie mamy pewne poparcie. I w Islandii parę miesięcy temu prezydentem został dyrektor Teatru Miejskiego. No, także kobieta, ale dyrektor, prawda? Hanuszkiewicz spać od tamtej pory po nocach nie ma. Czyli jest pewien wyraźny trend, prawda? Widzicie, dym trynt, jak mawiał nieodżałowany decymbel. Z niecierpliwością oczekujemy na wolne wybory u nas. Już widzę ten rządy, prawda? Brunner bezpieczeństwo, Uraś handel, Łazuka usługi, Przeniak kultura, Janda sztuka. Dobra ekipa. No, Carter przegrał. Carter przegrał, biedaczek musiał przegrać. Pozwalał na siebie mówić zdrobniale Jimmy, prawda? A u nas jak na króla zaczęli mówić Staś, to wiadomo, że to był nasz ostatni król. Dlatego teraz mówimy Stanisław. Tak zwani optymiści, którzy są skądinąd kretynami, uważają, że ludzie uczą się na błędach i na historii. Otóż historia uczy wyłącznie jednego, że nigdy nikogo, niczego nie... Ja ciebie kocham. A, no tak. Kocham cię mocno i gorąco jak nikt. Właściwie to od tego trzeba było zacząć. Ja już skończyłem, teraz możesz mówić ty. Oczywiście wszyscy rozpoznali, że słowa napisał Jacek Fedorowicz, a muzykę skomponował Janusz Sęt. Nasza dama chcąc wziąć rozpęd. Gdański kabaret studencki to tu. Mąż jej usunął z drogi, dama z brzegu wodę brzdęk. Raniulek, dama z brzegu wodę brzdęk. Dama z brzegu wodę brzdęk. Śląski blues śpiewa Tadeusz Chyła, kierownik artystyczny i jeden z głównych aktorów małej scenki. Ten śląski nasz blues. Kajdy naszych te, kajdy naszych te. Dziorga mnie dziorga, oj dziorga. Jeruna, jeruna, jeruna. Ten śląski nasz blues. Idzie polski rzemieślnik, mistycyzmem owiany. Właśnie okno chciał wstawić i rozwalił puściany. Już jesień jest niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat, zbaraniał cały Panie Zniku? Co? Wie pan, trwa ogólne rozliczanie, tak? Wszędzie pełno rewizorów. A każdy chorobniczy przysięga, że nigdy nie był. Teraz niedawno strzykł się u mnie ten nowy sekretarz, prawda, Łopacki. Znaczy Grabski, przepraszam, ale to bardzo dobre nazwisko na kryzys. Hmm? Przypuśćmy, prawda, że z Konina do Warszawy jedzie się najszybciej na wilczy bilet, prawda? Aktorstwo idzie w górę. Chwała Bogu, najwyższa pora. Dość prześladowania komediantów. Mamy wreszcie kogoś, kto się za nami ujmie, prawda? Kolega Regan już przypilnuje, kogo trzeba, żeby nam nie podskakiwał na widowni. Jakieś sprawy do Stanów? Pożyczki, pszenica?
Licencję, proszę bardzo, panie Czyrek, załatwiajcie to przez Spadif. Olubek zna telefon, prawda? I w Watykanie mamy pewne poparcie. I w Islandii parę miesięcy temu prezydentem został dyrektor Teatru Miejskiego. No, także kobieta, ale dyrektor, prawda? Hanuszkiewicz spać od tamtej pory po nocach nie może. Czyli jest pewien wyraźny trend, prawda? Widzicie, dym trynt, jak mawiał nieodżałowany decymbel. Z niecierpliwością oczekujemy wolne wybory u nas. Już widzę ten rządy, prawda? Brunner bezpieczeństwo, Kuraś handel, Łazuka usługi, Przeniak kultura, Janda sztuka. Dobra ekipa. No, kartę przegrał. Karter przegrał, biedaczek musiał przegrać. Pozwalał na siebie mówić zdrobniale Jimmy, prawda? Bo u nas jak na króla zaczęli mówić Staś, to wiadomo, że to był nasz ostatni król. Dlatego teraz mówimy Stanisław. Tak zwani optymiści, którzy są skolidą kretynami, uważają, że ludzie uczą się na błędach i na historii. Otóż historia uczy wyłącznie jednego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy taki fakt, że są kraje, gdzie historii nie naucza profesor Kowalski. Proszę państwa, jak ja zaczynam czytanie gazety? Jak wstaję taki rano i skwaśniałem po tym kabarecie, człowiek wyjdzie, to nie ma tej radości o poranku, nie czuję, bo to zmęczony, przepalony. Strony ze świata należy otworzyć i wtedy, proszę państwa, tak. Spirala inflacji znów działa. Brytyjczycy tracą spokój. Próba zamachu na działacza. Policja bezsilna wobec terrorystów. Wysiłki w celu zmniejszenia bezrobocia. Zgon żony. Zamachy bombowe. Zmierzch morskich mamutów. Ale Italia ogranicza loty. Strajki kolejarzy. No każdy artykuł, proszę państwa, pesymizm, ruina i tego. Od razu czuję się lepiej. Natychmiast przybywa, otwieram strony z kraju. Wspaniale, wspaniale. 5 miliardów złotych dodatkowo na rozwój. Rozwój transportu, prawda. Wspólny powstał ośrodek badań modelowych. Współpraca polsko-czechosłowacka. Patrole ludzi dobrej woli. Dodatkowe jeszcze rzeczy mnie cieszą. Co jest dodatkowego? Zamiast noworocznej szopki proponujemy państwu kabaret Jana Pietrzaka pod egidą. To jest robotnik w przyszłości, trakt wytycza, jak stary pieśni, ruszymy bryłę z posad. Oj, ludzie, 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 co się w tym kraju naszym wyprawia, dajcie spokój. Fala przemian nas zalewa, nagła krew też, że dopiero teraz. Stary się cofa w panice, no, krainy głupoty. Do lamusa obłędu, nowe wraca zesłania z krainy zdrowego rozsądku. Od gazety się dosłownie oderwać teraz nie można. Jakie to szczęście, że tego papieru za dużo nie ma, przecież jakby człowiek tej gazety mógł dostać pod rząd, wszystkie przeczytał jednego dnia, to nie każdy by przeczytał. No to, organizm nie przystosowany. W tylu latach prasowania prasy trudno się przestawić od razu, tak, nie? Ci nasi dysponenci, decydenci, nasi kochani, wystraszeni, przy tych telefonach siedzą. Co telefon zadzwoni, to pędzą odpisywać porozumienie kolejne. Z walizkami pieniędzy, spakowane, gotowe. To się zrobiła koszmarna posada. Ja wam powiadam, że jeszcze na tym miejscu to złapanki będą brać się długo. No. No i te decyzje śmiałe podejmują. Trzeba przyznać, że tych decyzji, no jak na te 3 miesiące odmowy, to podjęli sporo. Tych decyzji tej demokracji zaprowadzili, no teczki skartowali. To główna była decyzja. Demokracja w analfabetyzmie, prawda, że była. 1/3 sklepów monopolowych zamienili na spożywcze. Japonia. Powiedział Lech Wałęsa, kiedy spluniemy w dłonie, to w 2 lata zrobimy z Polski drugą Japonię. Polak z Polakiem dodał, w tej sprawie są jednomyślni, zamiast gruszek na wierzbie chcemy kwitnących wiśni. Myśl o drugiej Japonii trafna jest niesłychanie, bo przecież już od sierpnia żyjemy na wulkanie. Księżyc jak z Hokusaja, niebo z lazuli lapis, nagle ryk przeraźliwy, jakby ryczał byk Apis. Za co mnie to robicie? Ja nie chcę, nie poradzę. Ja mam żonę i dzieci, nie będę kamikadze. Skąd w szczęśliwej Japonii ta nuta czarnowictwa? Znów kogoś mianowali ministrem budownictwa. Dzienniczek odnowy. Przegląd wiadomości nieobjętych tajemnicą państwową. Zagadka. Dlaczego działacz katolicki Jerzy Ozdowski został wicepremierem? Wśród członków rządu musi być choć jeden taki, który wierzy w cuda. Pana Bartkowiak skompromitowany, Czajkowski zawstydzony, Gębula sfałszował maturę, Dupiak rozłożył województwo. Zaraz,
zaraz, zaraz, od kiedy to skompromitowani nie grają, panie, panie, panie. Ale Maciury, niech pan mi nie rusza. Jak tam nie rusza, on był u mnie, panie. No bo się bał po... Jedną trzecią sklepów monopolowych zamienimy na spożywcze. Druga Japonia. Powiedział Lech Wałęsa, kiedy spluniemy w dłonie, to w 2 lata zrobimy z Polski drugą Japonię. Polak z Polakiem dodał, w tej sprawie są jednomyślni. Zamiast gruszek na wierzbie, chcemy kwitnących wiśni. Myśl o drugiej Japonii trafna jest niesłychanie, bo przecież już od sierpnia żyjemy na wulkanie. Księżyc jak z Hokusaja, niebo z lazuli lapis, nagle ryk przeraźliwy, jakby ryczał byk Apis. Za co mnie to robicie? Ja nie chcę, nie poradzę. Ja mam żonę i dzieci, nie będę kamikadze. Skąd w szczęśliwej Japonii ta nuta czarnowictwa? Znów kogoś mianowali ministrem budownictwa. Dzienniczek odnowy. Przegląd wiadomości nieobjętych tajemnicą państwową. Zagadka. Dlaczego działacz katolicki Jerzy Ozdowski został wicepremierem? Wśród członków rządu musi być choć jeden taki, który wierzy w cuda. Proszę pana, Bartkowiak skompromitowany, Czajkowski zawstydzony, Gębula sfałszował maturę, Dupiak rozłożył województwo. Zaraz, zaraz, od kiedy to skompromitowani nie grają, panie, panie, panie. Ale Maciury, niech pan mi nie rusza. Jak tam nie rusza, on był u mnie, panie. No bo się bał powiedzieć, no pan go spyta. Ja się mam Maciury pytać, panie. Robimy roszadę, proszę bardzo, czyli rotację. Dupiak na miejsce Bartkowiaka, Czajkowski z wydziału na redakcję, panie. Pupiak z wydziału na wydział, Stefaniak z paksu do śmaksu, panie. Maliniak w maliny, o. Zaraz, proszę pana, czy to są szachy, czy to jest domino? Trzeba zacząć od nowa, no. Dobra, jak od nowa, to od nowa. Brunetki czy blondynki? No, proszę bardzo, i pan się ustawi. Ja wszystkie was, dziewczynki. No dobra, no, co? No, proszę bardzo. No i co? Fura. Panie, jaka fura? W co pan gra? Proszę pana, ja gram w to, w co wygrywam. Odłożymy tę partię, ale jeszcze do niej wrócimy. Krótka rozprawa. Między 3 osobami. Panem. Wójtem. I plebanem. Święty taki tycie prosperuje znakomicie. My, solidarność wam się marzy. Związek wolnych gospodarzy. Ile panie, czemu pytos? Przecie gucwa to nie witos. Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam biednym zewszą dobrobyt. Wystryknął nas chłop. Bo przecież sesji bon. Bo proszę państwa, co tu ukrywać? Jesteśmy narodem młodym, prężnym, jakże proszę państwa mądrym. Kurtyna! Oglądamy fragmenty pierwszego programu w nowym warszawskim teatrzyku satyrycznym Koń. Proszę państwa, nasz program w zasadzie jest pantomimiczny. Uwaga, co to jest? Więc to jest element zasadniczy i podstawowy pantomimy, człowiek, to brzmi dumnie, homo sapiens. A teraz? Krzywa wieża, przepraszam za wyrażenie, w Pizie. Rozumiemy się? No, a teraz? Też krzywa wieża, ale już nie w tym mieście, co przepraszałem, tylko w Toruniu, tak? No, a teraz? Klep, 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 klep. Oho! Brak piątej klepki. Nie, ale to w ogóle w całym programie, także tym się nie należy kierować. Natomiast ja uwagę państwa chcę zwrócić na inną niesłychanie ważną sprawę. Wystarczy trochę wewnętrznej mobilizacji. No chłopcy. I oto mamy Zjednoczony Front Narodowy. Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, PZPR i bezpartyjni. Bał! Bał!
Posłuchajmy, co Laskowik i Smoleń z kabaretu Tej mówili już 2 lata temu. Tak. Zapraszamy serdecznie Państwa na sketcha pod tytułem Maluch, czyli problemy uroki naszej motoryzacji, czaru 4 kółek. Przed Państwem miniatura 126 tysięcy. Chciał, że tyle kosztuje. Już. Tak, teraz tak, w związku z tym, że nas jest 2, a jest 1 wózek, musimy podzielić się na role. Znaczy, ja będę przy sterze. A czemu? No bo w założeniach miał być to samochód dla was, a jest dla nas. Dawaj ster. No, chciałem ci... No, może by i pan wymyślił. Ale, kochany panie Jonesko, ona wcale nie jest głucho, nie ma. I tego by już pan nie wymyślił. O różnych innych sprawach, których by nie wymyślił nawet pan Jonesko, mówi program Stanisława Tyma w warszawskim STS-ie. To winda! Cholera jasna! Nie chciała się zatrzymać! To jak pan wyszedł? W biegu wyskoczyłem, bo na 7 nie ma drzwi! Aha. A ma pan klucz? Co, klucz? Panie, po co panu klucz? Zamek na pewno panu wyjęli. Zechcą panowie studenci obliczyć, jakie oszczędności daje obniżenie wysokości mieszkań do 2 m 40 cm oraz jakie oszczędności daje brak okien w kuchniach o podanej wyżej wysokości? Żadne oszczędności. Kuchnia, obojętne czy z oknem, czy bez, służy do tego, żeby w niej gotować. Mała wysokość pomieszczenia powoduje zaniżenie zawartości tlenu, a to z kolei powoduje stałe niedotlenienie krwi. Co to jest? To wariat! Kochany panie Jonek, program jest z powodzeniem wystawiany od przeszło 2 lat. Na szczęście dziś zajmują się tymi i innymi nonsensami, nie tylko satyrycy. Ja mam mu tego mieszadła nie sprzedać. I to jest zresztą bardzo miły pana, jakże przyjechał, z dyrektorem rozmawiał po polsku, bo dyrektor tylko ten język opanował. Mydło. Co to znaczy socjalistyczna architektura? A czy może być socjalistyczny samochód, albo socjalistyczny zeszyt w kratkę? Przecież może być tylko albo dobry zeszyt, albo zły zeszyt. Słowo socjalistyczna, słowo socjalizm może odnosić się tylko do treści, a nie do formy. Kultura socjalistyczna powinna wychowywać społeczeństwo socjalistyczne. Powinna kształtować moralność tego społeczeństwa. Powinna przed społeczeństwem, przed konsumentem stawiać odważne, kontrowersyjne problemy zmuszające do samodzielnego myślenia, do zajęcia stanowiska. Powinna pozwalać każdemu mieć osobisty, twórczy stosunek do socjalizmu. I tym się powinna zajmować socjalistyczna kultura. Tymczasem czym się u nas nasza zajmuje? Ona co dzień każe mi słuchać 300 tysięcy gitar elektrycznych, pod akompaniament których 300 tysięcy młodych gardeł wyjeżdża. Dziwny jest ten świat. Zima w mieście jest może ładna, ale za to, jakby to powiedzieć, zimna. Wiedzą o tym szczególnie dobrze mieszkańcy domu przy Grochowskiej 241. Podobno ludzie przyzwyczajają się do mrozów w mieszkaniu, ale boksery nigdy. W mieszkaniu można się zaprawić do wyprawy na Spitsbergen. Zdrowiem płacą ludzie. Znudziły się już mieszkańcom kąpiele w ciepłych skarpetkach. Kup butelek, taka dyskusja, 30 lat to śledzę. Pełną szafę wycinków mam, jak Boga kocham. Jakie to światłe projekty padały, ile to pomysłów, ile to doktoratów narobiono na temat skupu butelek, jakie to narady na szczeblach, a przecież ogólnie wiemy wszyscy, że rzecz jest w ogóle nie do rozwiązania. Nie, to akurat przekracza możliwości, zupełnie rozwiązanie skupu butelek w ogóle odpada, prawda? Nie, po prostu za dużo butelek, tego się rozwiązać nie da, bo to za dużo krąży, to przekracza wszelkie normy. Tylko jeden nam, kochani, dany kraj. Jedna Wisła i Warszawa. Pcim i kłaj. W testamencie zapisany wspólny hymn. Że nie zginie, że powstanie, póki my, a ich tak wielu,
dzielić, a ich tak wielu, tak wielu. Podzielić. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuda swojska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Kabaretu Wagabunda, część druga. Śpiewa Maria Koterbska. Nie będę cię wzywać, telefon to dama ja. Trzej plomienni kabalieros, Kobiela, Fridel, Fedorowicz. Ole, ole, ole! Nowego programu teatrzyku Wagabunda dedykujemy Państwu. Tak, Kobiela, no, nareszcie. Panie, jak się pan nie odczepi od tej złotówki, mnie tu zaraz krew zaleje. Mam w nosie pańską złotówkę. Dobrze, moją złotówkę. Mam w nosie moją złotówkę. Nie, nie jestem zdenerwowany. Jestem halo z kim? Z dyrekcją? Jak się pan ośmieli połączyć mnie z dyrekcją, opiszę was w Trybunie Ludu, że kradniecie klientom po złotówce! Da się załatwić, no. No nic innego nie chodzi. Dobrze. Tylko prasą postraszyć mi. My już od dziecka, od zarania, sens pojęliśmy oszczędzania. Mamy pomysłów, moc i planów. Narodzie! Milcz i się zastanów. Czy nam w granicach Bugunysy potrzebne są aż dwa brandysy? Spójrzmy na model gospodarczy. Czy jeden brandys nie wystarczy? Po co w teatrach tłum aktorów? Rodacy, zgódźmy się bez sporów, że czas już im wymówić pracę, że czas wysadzić ich ze strzemion. Świętoszka czy daj buzi kace, wszystko grać może... Jeden Siemion! Proszę państwa, oto bzik bzików, żeby nie powiedzieć szlager szlagierów obecnej Ameryki. Jednym słowem, proszę państwa, kowboj, nie kowboj, każdy oszalał na punkcie tej oto melodii. Cały zespół kierowany przez Lidię Wysocką w parodii Koegzystencja. Dobry wieczór, proszę państwa, zaczynamy. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór.